Dobra, co zrobić, jeżeli nie mamy odpowiedniego uziomu do, a zrobiliśmy wędlarkę do fundamentów. Zazwyczaj to jest ten sposób, chodź tutaj. Jak mamy wykop, dajmy na to ławę fundamentową i mamy zbrojenie. Ja to zrobiłem w ten sposób, że wędlarka, która jest akurat ta, idzie do tego, tego i wraca z powrotem. Na każdym rogu została zespawana. Pokażę wam, ile omów mam na uziomie, bo mam już to sprawdzone. Ale jest lepsze rozwiązanie, nie trzeba by było na rogach, ja tego nie zrobiłem, ale nie trzeba by było na rogach dawać kolejnych bednarek, tylko od licznika, co idzie do ta bednarka, po prostu bijamy szpilkę jakieś 2 metry, jeszcze w głąb, może być to 1,5 metra, może być to 3 metry, nie przeszkadza, łączymy z tą bednarką i nie mamy żadnego problemu z uziomem. Bardzo dobry uziom. Zauważyłem to, że nikt tego na filmach kurde nie robi. Ja też tego nie zrobiłem, ale dopiero po czasie kurde na to ktoś to mi podpowiedział i żeby coś takiego można było zrobić, ale to już było za późno. Ale dajmy na to. Jeżeli mamy już budynek i mamy te bednarki przymocowane do na jednym rogu, znaczy na poprzeciwnych i na drugim rogu, potrzeba też tą szpilkę dać w ziemię. No i teraz tak, tu mamy bednarkę, tu mamy szpilkę. Bednarka jest kwadratowa, wiadomo, nie? Szpilka jest okrągła. Jak to złączyć, jak to zabezpieczyć przed korozją i tak dalej, przed wilgocią. A mianowicie tak. Elektrycy to na pewno o tym by dowiedzieli. A mianowicie tak, jest takie łączenie do bednarek. Tu jest szpilki wbite 3 metry. Ja dałem smar grafitowy, możemy dać jakiś tam smar od korozji i tak dalej. Ale wiadomo, że to, jak woda by była, to dajmy na to, w tym roku tak pokazywałem, że wody gruntowe mamy dosyć wysoko i woda by była i ten smar mogłaby gdzieś tam kurde wypukać. A to co robimy dalej? Ucinamy kawałek butelki. Ucinamy kawałek butelki. Trochę ją zwilżamy. Dajemy pianę do środka tej butelki. Tej piany nie żałujemy. No i nakładamy. Aż do samego końca. To nam na tyle zabezpieczy tą bednarkę i tą szpilkę na tym łączeniu, że nic to nie puści. Żadna wilgoć, żadna ten nie pozwoli. Przysypujemy i mamy to z głowy. Na kupę lat. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Prosty patent, nie? No.